Przenosiny numer 2, czyli przenosimy tutaj kolegę, tak, robimy poprawkę. Jako gospodarz tego programu, niestety teraz ja będę kolegę niósł w pojedynkę, a tutaj przekazuję instrument. Tak, kolega idzie pierwszy, zapraszamy. A ty robisz po prostu to, co robiłeś, czyli chodzisz normalnie na plecy. Panie, tak? Chodź. Tak, śmiało. Wyżej. Opa. Lekki jak piłka. Dobrze. I tak to się właśnie robi. Powiem tylko tyle, że miałem tutaj kiedyś grupę 14-osobową. Na 14 osób udało nam się w tym miejscu i w poprzednim miejscu utopić 12. Także dwie osoby jedynie były super. Okej. Jeszcze trochę. Myślę, że... O, tu na kalosze już powinno być. Kolega sprawdzi. Dobrze. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Ja pokażę. Kolega się tam rozgości i przygotuje sobie wszystko. Co to jest za miejsce? Otóż mamy oszalowanie. Oszalowanie troszeczkę odbiega od oszalowania, które mamy w sztolniach innych, czyli na Włodarzu, w Walimiu. Tam są nieoryginalne oszalowania, lub na Jaworniku czy Gątowej. To oszalowanie wygląda tak jakby w kształcie drukowanej litery A. To jest to, co wam wczoraj mówiłem, że były dwie szkoły. Jedna szkoła to była na zamkach w prostokącie, kotwione na ścianie, a druga szkoła to jest właśnie taka. Trudno nazwać tą szkołę, bo akurat na takich oszalowaniach się nie znam. Natomiast ono wygląda dość nietypowo. Obelkowania. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Niemcy używali puszek żubra, żeby podpierać strop. I puszki żubra są tutaj niezbędne w tym obiekcie, by podpierać właśnie strop. Gdyby nie puszki żubra, to już dawno by się zawaliło. Proszę? Długi, nie? Tak. Jak świecimy, nie widzimy po prostu końca. Korytarz jest bardzo długi. My sobie wejdziemy do tego korytarza tutaj pierwszego. Pamiętacie wczorajszą historię, jak mówiłem, że nie używano drewna miejscowego do budowy obudów w Górach Sowich. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z miejscowym drewnem. Belki były tej grubości. Po tylu latach zobaczcie, co z tych belek zostało. Dlaczego nie używano drewna? Bo drewno powyżej 550 metrów wysokości względnej jest drewnem mało żywicznym i źle wytrzymuje warunki atmosferyczne, takie jakie tutaj mamy. Wszędzie ślady po wiertłach. Czyli idziemy dalej w kierunku zwiedzania. Tak, prawne oko na spągu, czyli tutaj na podłodze tego korytarza, tak po chłopsku mówiąc, zauważy ląty. Jest bardzo dużo lątów strzałowych. One są w kolorze takim siwym. Tu widocznie mamy miejsce niebezpieczne. Mamy tutaj podporę, która od czasów niemieckich nam tutaj zalega. Jest ona klinowana takimi klinami drewnianymi. Widocznie gdzieś tutaj były pęknięcia w skale. W tamtym okresie czasu nie kotwiono tego kotwami metalowymi, ale używano podpór, a następnie takie rzeczy belkowano, czyli budowano obudowę drewnianą. Tutaj mamy fragment choboka z
uszami, który został, i takimi właśnie chobokami prawdopodobnie więźniowie tutaj wynosili jakieś drobniejsze elementy lub przynosili narzędzia do pracy właśnie w tych podziemiach. Fragmenty torowiska, prawda, wszystko zgnite, no i przodek. Kto ma chęć wejść na przodek, zobaczyć prace początkowe na przodku, jak najbardziej zapraszam. Szare rurki. Szare rurki, no to właśnie to jest to, co mówiłem, szaro-siwe rurki. To jest właśnie ląd strzałowy. Dokładnie go tutaj pokażemy. Nie widziałem nigdy. To jest puste w środku, tak? To jest puste w środku. Tam był proch? Tam był, to jest normalny ląd, tylko rurka jest po to, żeby po prostu ląd nie zawilgotniał. I wkładano ładunki, to był, ładunkami tutaj był donalit, który był produkowany w zakładach Chemnitz w Niemczech. Częściowo mówią, że był produkowany w Müllerberge, czyli w Melke, natomiast na to nie ma dowodów, ale w Chemnitz był produkowany. Był tu przywożony i takie właśnie ląty były stosowane do odpalania tych ładunków. Tak. Jak panowie? Przodek jak przodek. No. Dokąd prowadził? Przodków jest bardzo dużo tutaj. Ale ty sznurówki wiążesz w opeku?